Siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, ostatnim już Fantasy Upgrade. Ze mną jest Jacob, także siemanko. Siemanko. I gramy mecz rewanżowy. Jeśli nie widzieliście pierwszego spotkania, zobaczcie na kanał Jacoba. Oczywiście link pod spodem w opisie, także serdecznie zapraszam. Ja się bardzo cieszę, że to mówię, że po raz ostatni gram Fantasy Upgrade. Po prostu to mnie tak cieszy. O! No dobra, możesz ty w sumie. Ja mam taki bardzo mocny skład teraz ogólnie, więc Jacob się przestraszy, jak zobaczy. A, ale co, z graniem masz dużo. 97. Całkiem spoko. A to ty masz Neuera info. O ja. No ja, a co myślisz, dlaczego on tak skakał po mojej bramce? No nie. Kogo by zabolał? A teraz to już się nikogo nie zaboli, jak ci ten downgrade'uje nawet. Ale to jest walka o honor, to nie chodzi już o... Tak jest. Moje tego. Silvery kontra informy Jacoba. Świetnie to brzmi. I patrz. Ale dobra. Royce jakby z główki strzelił, w sumie to mi się zdziwił. Czekaj, wiesz co, mi coś tam strzelał. Może nie jest takie, nie takie mega mocne główki, ale coś mi się wydaje, że tam trafił wierzyć. Oj. Aj, za późno. Za długo. Czekał, co zrobić. W końcu nie zrobił nic. Daj spokój temu Benishowi, on jest taki biedny tutaj, ma 70 tempa. Ledwo biega. Ja powinienem za Benisha dostawać dodatkowe punkty. Mówisz? Douglas. Ty, jaka ta wrzutka poszła w ogóle? Co? Jaka ta wrzutka poszła, taka dokręcona. No patrz, to Mkhitaryan jest, to jest król asyst. No, super, dzięki. Akurat u mnie jest inna kamera. Nie wiem, czy u ciebie była tak samo inna później. No, też nie była najlepsza do rewizji. Wow. Ej, ja myślałem, że Neuer się zawiesił albo co, to będzie bramka. Coman z IT, ale chyba... Nie wiem, czy dużo zabrakło. No tak, kurczę, nie wiem. Nie widać, no z tego to tak. Mam nadzieję, mam tylko nadzieję, że ten Frostbite silnik zmieni bardzo dużo w tej grze. Ja się boję właśnie, że to jest nowy silnik i będą nowe bugi. A to też jest bardzo prawdopodobne. Wiesz, ten nowy system, boję się najbardziej tego nowego systemu fizyczności, czy jak oni to nazwali. No i patrz, no, spieprzaj sam. Znaczy, że odbijanie, że dużo będzie tak? Teraz zależało od fizyki, nie? I że będą się tak odbijać nienaturalnie, albo znaczy, jakieś jeżeli takie bugi. By zależało od fizyki, to okej, okay, nie? Tylko żeby to tak zależało, a nie, że Giovinco w pewnym momencie przepcha tam, nie wiem, Boatenga. Oj, czyściutko? Okay. No stary, powiem ci, że interwencja. Ja walczę jak mogę tym składem, ale powiem ci, że jest ciężko. Kurde, Douglas, jak ty to przemijasz? Nie no, domyślam się, na ile to masz z przodu, srebrnych, tak? Bo z tyłu to masz na całkiem dużo, jeszcze ci został Carvajal, Casillas. No wiesz, wszyscy jak od razu downgrade'ują, to biorą się za... Za atak. Tak, biorą się za atak pierwszy, od razu złapali Bale'a, Benzemę. Karny? Nie. 2-0. I chyba nic z moich planów, ci powiem. Ajajaj. Wjechał jak do siebie. Tak lubi sobie. Ale powiem ci, że strasznie źle mi się nim grało. Dopiero tak od, nie wiem, 3-4 meczów się odpalił tak lepiej. Wcześniej Mkhitaryan to po prostu... No, przynajmniej honorowa. Ajajajajaj, kto to jest? Ale po krótkim, widzisz? No. Nie wiem, Manuel Neuer, że ty tego nie... Gorecka. O, no proszę, tak się z niego tam śmiałem po przednim meczu. Byłem ciekaw, jak Ibra zagrał. Zagrał? Tak jak to często Ibra, czyli nie był widoczny. Znaczy w pierwszej połowie tak średnio, moim zdaniem. Oj, czekaj, bo ty mi tutaj... No nie, uratowałeś mi sytuację, dziękuję. O jedno podanie za dużo. W pierwszej połowie był taki troszkę niewidoczny, w drugiej grał bardzo fajnie. Mega miał szansę na asystę, ale oczywiście Rooney nie wykorzystał. Sam na sam prawie. I albo Borut świetnie obronił, dwóch by to tak mogło opisać. No tak czy inaczej, w drugiej o wiele lepiej, no jeszcze przypieczętował to z fajną naprawdę bramką. No on to potrafi, tam torpedę ma stary w nodze taką, no, co prawda poszła po ziemi centralnie, ale idealnie wymierzona. Mocne strzały po ziemi są też cholernie ciężkie, no. Że szczególnie, że oni wiesz, te murawy cały czas zraszają i no ta tak, piłka tak idzie szybko. Pamiętam swego czasu Xavi narzekał, że murawa była za sucha i... No, ale to już tak jest, no. Nie śmiejąc się, no serio. Że nie mogli sobie grać tiki-taką. Nie po krótkim.
chciałem, nie, chciałem tak bezcelnie wejść, bo myślałem, że będzie się spodziewała, że wiesz, w końcu zejdę, coś tam zrobię, nie? Chciałem tak po prostu iść do przodu. I gdyby nie fakt, że Mkhitaryan źle strzelił. No, Vidal, skąd wiesz? Ty strzelasz ty? No ale co, Vidal ma takie uderzenia, no, które naprawdę mogą... Naprawdę ma co pokazać. Jest, Royce, no nie. W końcu. Pożegna się z tą serią. Nie. Ej, halo, 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 dobra. No, obiecałem ci, to jest ten. Faul! Nie, gdzie? Nie, wolny, kurczę, szansy karny. Patrz, jak idealnie. Pozycja bardzo ciężka, no jak... Nie, no, nie, za szybko chciałem, wiesz, bo no. Bałem się, że się ustawisz. Ja zapomniałem o tym, myślałem, że będziesz podawał, no bo gdzie tu... Gdzie... Widziałeś, jak się zatrzymałem? Kurde, tylko że zatrzymałeś się, ja nie widziałem... Ech. Ja sobie po prostu poczekałem. Chociaż nie, nie śmieję się, nie śmiejmy się. Za wcześnie, panowie, nie śmiejmy się. Dobrze, tam jest Iker. Z daleka ty takie piłki odbijasz, a nie. Nie, ej, wiesz, nie chciałem podać. Jest. Chciałem na górę, przysięgam. Nie. Rozumiem szczęście. No nie no, Naldo to ja nie przepchnę komanem, choćbym chciał. Chyba żeby stał, ja się tak grubym rozpędził. Nie. Aj, kurde, nie tak to miało wyglądać. Dobra, daj tą żółtą, nie ma czasu. Jest czas, spokojnie, Danilo. Powtórzaj się trochę, podenerwuj. Jak zmienił się ten mecz nagle, nie? No. Ale go tu zostawiłem. Nie widziałeś tego? Co? Nie. Stary, Thiago stał sam, centralnie, przed bramką. Odbiegłem od niego tak głupio. Koniec mecz. Nie ma downgrade'u. Nie ma downgrade'u żadnego. Tak jest. Ale fajny meczik, kończy się fantazji. Upgrade, downgrade, jak tam wolicie. Wiecie, z czegoś najbardziej cieszę, że sobie Royce'a w końcu sprzedam i będę mógł pograć tym footies, a tego już nie potrzebuję. Dokładnie. No. Dobra, słuchajcie, dziękuję wam bardzo serdecznie za całą serię. Dzięki, Jacob, za mecz. Dzięki, dzięki. Szkoda, że się nie udało cię jeszcze tam na koniec tak... Albo już ciepło, po tym drugiej bramce dla ciebie. Było ciepło. Ciepło, tak. Ciepło, Patryk. Ciepło. Widzimy się w kolejnych seriach, jeszcze w niejednym materiale też rzekowym, także do następnego. Trzymajcie się. Na razie. I piona. Na razie.